Cześć, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Mass Effect 2. Jesteśmy na Omedze i przygotowujemy się do ataku na Archanioła, a raczej próbie jego pozyskania i szukamy dalej salariańskiego, dziękuję, naukowca. I mamy tutaj kogoś, tylko możemy nazwać batariańskim szalonym prorokiem. Spróbujmy. Kretynie, gadasz do wszystkich ludzi. Zaraz ktoś go odstrzeli po prostu, już to widzę. Harrod Imperium. Wiecie co? Kupimy sobie kilka z tych bonusów. Nie patrzyłem do internetu, czy mi się to opłaca, czy też nie. Ale po prostu mam wrażenie, że mamy dużo pieniążków, więc możemy z nich fajnie skorzystać. Jeszcze tutaj bym sobie zobaczył. Siła rażenia karabinu snajperskiego. Ile mnie to będzie kosztować? 50 tysięcy. Dla całej drużyny. I się zastanawiam, czy ten splot po prostu nie weźmiemy sobie w pierwszej kolejności. On był chyba tam na dole, więc od razu może sprintę pobiegniemy. Kuarianina już nie ma. O właśnie, amunicja do broni ciężkiej jest całkiem fajna. I ulepszenie cybernetyczne. Shepard otrzymuje 10% zdrowia. W skórę można wpleść mocne sztuczne włókna, które znacząco zmniejszają otrzymane obrażenia. Włókna te przenoszą także Medi-Żel, wspomagający leczenie. Siła rażenia strzelby. Bo moglibyśmy ulepszyć albo siłę rażenia strzelby i karabin snajperski, albo to i ulepszenie ciężkiej broni dla nas. Więc myślę, że kupimy sobie. Jest to dość drogie ulepszenie, więc sądzę, że dość dobra. 10% to zawsze więcej niż nic. Tak, chcę ulepszyć ten splot. Świetnie. I jeszcze amunicję do broni ciężkiej. Mam jeszcze 15 tysięcy. Doskonale. Zdobyte ulepszenia, technika. I teraz tak. Jestem ciekaw, czy będziemy. Czy my mamy to już. Otrzymano 10% zdrowia. Czy my mamy to już właśnie wplecione na stałe? Drużyna. Dobre pytanie właśnie. Czy musimy to w jakiś sposób przypisać do naszej ekipy? Więc możliwe, że będę chciał sobie jeszcze przejść do swojego statku, by zobaczyć przed wypadem. Okay, co tam mamy? Rezydencja prywatna, wstęp zbroniony. Szkoda, że się nie da zhakować. Kazałem ci się stąd wynosić. Przez zarazę cały obszar objęto kwarantanną. Nikt nie wejdzie. O, to są właśnie Turianie. Jestem człowiekiem, ty ośle. Ludzie nie chorują. Pozwól mi zabrać moje rzeczy, zanim szabrownicy się do nich dobiorą. Ta choroba atakuje wszystkie inne rasy. Nie będziemy ryzykować. Nikt nie wchodzi, dopóki zaraza się nie skończy. Dla kogo pracujesz? Nie miałem pojęcia, że to są jacyś stróże prawa. Kto zarządził kwarantannę slumsów? Świeżo z transportu, co? Tutaj rządzi Arya Tilok. Macza swoje niebieskie paluszki w każdym interesie w tej dzielnicy. A zaraza nie służy interesom. Zatrudniła nas, żebyśmy nikogo nie wpuszczali i nie wypuszczali ze strefy kwarantanny. Nie możemy w takim razie wejść? Więc slumsy są zupełnie odcięte? W końcu człowiek ze sprawnym słuchem. Tak właśnie to powiedziałem. Nie możecie mnie tu trzymać. Stracę cały dobytek. Wyświadczam ci przysługę, ludzka kobieto. Za kilka tygodni wszystkich w strefie kwarantanny wybije zaraza albo gangi. Możemy powiedzieć, że idę do Mordina Solusa, ale też pytanie, czy to nie uruchomi mi questu, więc na razie sobie odpuszczę. I będę chciał w pierwszej kolejności zdobyć Archanioła. Sobie zajdziemy tutaj. No i wrócę jeszcze na statek. Chcę zobaczyć, czy jeżeli to oczywiście jest jakieś przejście do kolejnych sektorów, co je zbadamy, ale jeżeli nie, no to wiecie co, wrócimy sobie na statek teraz, bo ja chcę zobaczyć, czy trzeba to wszystko aktywować poza kamerą. Znaczy, czy trzeba to aktywować ręcznie, te ulepszenia, czy one są już jakby ustawione z bazy. Dlatego za chwilkę do was wrócę, wstrzymam nagrywanie, nie będziecie tracić czasu na moje tutaj łażenie i sprawdzanie, więc wrócę za chwilkę. Dobrze, moi drodzy, wiecie co, byłem na statku, ale tam nie ma żadnych informacji o przydziale, a ten dział techniczny jest zablokowany. Gawor. Kapitan Gawor,
szef oddziału specjalnego do spraw worczów. Chcesz coś zgłosić? Co tu robisz? Na czym polega twoja praca? Pilnuję worczów, trzymam ich z dala od Arii. To mniej więcej wszystko. Co one kombinują? Strasznie dużo tu worczów. Czy one coś planują? Worcze? Planują? To plaga i nic więcej. Gdyby zaczęli planować, bylibyśmy w niezłych opałach. Nie ma żadnych dodatkowych opcji dialogowych. Szkoda, myślałem, że będzie jakiś quest związany. Pójdę już. Poszukamy teraz tranzytu, który zabierze nas do miejsca zasadzki na Archanioła. O właśnie, kierowca Błękitnych Słońc i ruszamy. Najpierw chciałbym jego pozyskać. Mam do wykonania. Mam nadzieję, że jesteś gotów. Archanioł zdziesiątkował wolnych strzelców. Lecimy. Mogę zaczynać w każdej chwili. Wsiada. Dopiero jak będziemy mieli Garusa... O, zdradziłem, kim jest Archanioł. Cholera, przepraszam, to jest dobra. To jest mała niespodzianka właśnie dla osób... cholerny spoiler. Przepraszam, wymknęło mi się. Tak, Archaniołem jest Garus. Dlatego dodam sobie na razie całą ekipę, którą mamy tutaj. I bo w momencie, gdy będziemy mogli go zwerbować, wtedy pójdziemy sobie po Solusa. Wreszcie przysłali kogoś, kto zna się na walce. Żebyś wiedział, jestem gotowy. On jest z tobą? Jestem sam. Nie potrzebuję pomocy. Powiedz tylko, dokąd mam iść. Jasne. Idź w tamtą stronę. Na pewno trafisz. Zajmę się tym. Powiedzieli ci, na co się porywamy? Wiem wszystko, co trzeba. Gdzie mamy iść? Archanioł zaszył się w budynku na końcu tego bulwaru. Ma korzystniejszą pozycję, a jedyna droga do środka prowadzi przez odsłonięty most. To strefa śmierci. Na szczęście jest już zmęczony. Popełnia błędy. Niedługo go dorwiemy. Już ja tego dopilnuję. Dorwę go, tylko wskaż mi drogę na most. Podoba mi się twoje podejście, ale działamy według planu. Będziesz w oddziale dywersyjnym. Przejdź prosto przez most i zajmij Archanioła, żeby oddział infiltracyjny mógł go zajść od tyłu. To mi wygląda na samobójczą misję. Mniej więcej. Ale wyglądasz na kogoś, kto sobie poradzi. Idź bulwarem do trzeciej barykady. Porozmawiaj z sierżantem Katką. Da ci znak do ataku. Okej, okay, zbadajmy jeszcze temat. Sam most. Więc jedną do jego kryjówki jest most. Właśnie. Archanioł zasypał podziemne korytarze i zablokował wejścia na niższe poziomy. Próbujemy się przekopać, ale za długo to trwa. Byłoby dobrze, gdyby naprawili śmigłowiec. Ale mam nadzieję, że oddział infiltracyjny załatwi sprawę i będziemy mogli wrócić do domu. Dopytamy go o tego śmigłowca. O ten śmigłowiec. Wysłali śmigłowiec, żeby załatwić jednego gościa? Tak, a Archanioł go zestrzelił. Nie zniszczył go, ale wiedział, gdzie trafić, żeby go uziemić. To w ogóle nie była uczciwa walka. Przynajmniej dla nas. Oddział infiltracyjny. Gdzie jest teraz oddział infiltracyjny? Po drugiej stronie mostu, obok jego kryjówki. Ale zauważy ich, jeśli podejdą bliżej. Przeszli już przez most? Jak podeszli tak blisko niezauważeni? Odwrócili jego uwagę. Tarak użył śmigłowca. Zanim Archanioł go strącił, udało nam się przemycić do jego kryjówki kilku naszych. Teraz nie mogą cię wydostać. Archanioł musi być skupiony na moście. Inaczej ich znajdzie i rozwali. Dobra. Zapytałem jeszcze o samego Archanioła. Mnie o to nie pytaj. Ja jestem od logistyki. Tarak i pozostali szefowie najemników mają z nim od jakiegoś czasu napięku. Nie zdziw się, jeśli nie będą mieli ochoty rozmawiać z wolnym strzelcem. Nie zdziwię. Dobra, musimy iść. Szukam sierżanta Katki. Dobry pomysł. Uważaj na bulwarze. Archanioł zabił tam już dziesiątki ludzi. Do środka pewnie się dostaniemy, ale z powrotem może być ciekawie. Ruszajmy. Najpierw postarajmy się go znaleźć. Okej, idź do sierżanta Katki. A ja bym sobie jeszcze chętnie zobaczył, czy może coś jest z tej strony. Zobaczmy, sprawdźmy mapę. Cel, tutaj nie ma mapy nawet. Gra się zrobiła dość ciemna, o dziwo. Tam są zablokowane drzwi.
I z tej strony również są zablokowane drzwi. Tutaj też nie ma żadnych znaczników. Zatem chyba gra może pokierować nas jedynie w jedynym słusznym kierunku, ubolewam. Bo ja bardzo lubię gry z otwartym światem. Ale nie mogę wyznaczyć innej drogi do Archanioła. W takim razie idziemy z najemnikami. Śmigłowiec i ciężkie mechy mają dużą siłę ognia. Osłabcie je przed wyruszeniem, żeby zwiększyć swoje szanse. Oczywiście. Dobrze, że inwestuję też w te umiejętności perswazji, bo teraz mi się one bardzo przydadzą. Kiedy ruszy pierwsza fala, oddział infiltracyjny spróbuje wziąć Archanioła z zaskoczenia. Nie spodziewam się zbyt wiele po wolnych strzelcach. Kiedy padną, wchodzimy do akcji. Okay. Na początek idą lekkie mechy. Jeśli to nie wystarczy, poślemy cię. Przygotuj się. Dobra, zapiszmy sobie zapis i zapytamy Jarota. Potrzebujesz czegoś? Kim jesteś? Dowodzisz zaćmieniem? Sam na to wpadłeś? Jestem Jarot. Dowodzę zaćmieniem na Omedze. Czego potrzebujesz, wolny strzelcu? Plan ataku. Więc cały atak oparty jest na oddziale infiltracyjnym? To plan Taraka, nie mój. Nie chce już tracić swoich ludzi, więc wypycha naprzód wolnych strzelców. Archanioł nigdzie się nie wybiera, więc nie zaszkodzi spróbować. Kto wie, może ci się poszczęści. Tchórze. Będzie cię zaszkodzić, a wolni strzelcy pójdą na odstrzał. Właśnie. Macie tylko odwrócić jego uwagę. Za to wam płacą. Czy przeżyjecie, to już wasza sprawa. Okej, okay. Szkoda, że nie nazwałeś go tchórzem, bo tak było w kwestii dialogowej, ale to już mniejszy problem. Samo zaćmienie? Jakoś chrypa mnie męczy. Skoro tak cię to obchodzi. Zaćmienie kontroluje prawie 20% omegi. Nasze transporty i mechy utrzymują pies w ruchu. Jesteście dobrze zorganizowani. Zaćmienie działa jak dobrze naoliwiony mechanizm. Ale omega jest zupełnie niezorganizowana. To stała walka o kontrolę. Nagle pojawił się Archanioł i jeszcze bardziej skomplikował sytuację. Czemu Archanioł przysparza wam tylu kłopotów? Jego zapytaj. Ja przyjechałem tylko, ile się da. Nie przyjechaliśmy na Omegę, żeby przestrzegać praw i przepisów. Pożałuję, że zjawił się na Omedze. Masz moje słowo. A skąd te emocje? Mam wrażenie, że podchodzisz do tego osobiście. W zeszłym miesiącu napadł na jeden z moich transportów. Zabił dwóch spośród moich najlepszych agentów. Jeden z nich był moim bratem, więc owszem, to osobista sprawa. No, proszę, proszę. Sam Archanioł? Co wiesz o Archaniele? Długo już nie pociągnie. To wszystko? Nikt nic o nim nie wie. Rozejrzyj się, a dowiesz się wszystkiego. Jest cwany, zaradny i niebezpieczny. Ale zapędziliśmy go w róg. Nie będzie nas już długo kiwa. Mogę ci jeszcze w czymś pomóc? Chcę poznać szczegóły. Skąd się wziął? Co to za... Tego nie wiedziała nawet jego ekipa. Może dowiemy się więcej, jak będziemy mieli jego ciało. Oczywiście wtedy będzie to bez znaczenia. Dobra, żegnaj już, więcej od niego nie dowiemy. Dobry pomysł. Badania naukowe możemy też odblokować. Aktualny leksykon o zaćmieniu. No i mamy tutaj jeszcze wiadomość od Taraka. Tarak, rozmawiałem z Garmem. Jego ludzie piszą się na nasz plan. Jeśli operacja się powiedzie, to możemy liczyć na wysokie morale i wzrost liczebności. Już poniesione stresy sprawiają, że możemy nie mieć dość ludzi do osiągnięcia kolejnego celu. Jasne jest jednak, że żadna z naszych organizacji nie będzie gotowa do zaatakowania Ari bez wsparcia dwóch pozostałych, Jarrod. Czyli planują dostarczyć datpad Ari. Mamy kolejną jakby quest, który możemy wykorzystać. I nie jestem pewien, czy teraz będę mógł to zrobić dopiero po ataku. Ale spróbujmy. Znaczy, zobaczmy. Mogę, powiedzmy, leksykon, dziennik. Archanioł, zdobyty datpad. Podczas próby zwerbowania Archanioła zdobyto datpad. Zawiera informacje, które zainteresują Arię Talok, właśnie Omegi. Misję Archanioł, skazanie z Wataszka, profesor. Omega Guardian. Na razie tylko dwa questy. Jestem zasmucony. Ciekawe, chyba się nie da cofnąć z tej misji, dopóki jej nie wykonamy. Więc na razie sprawdźmy, co tu jest. W okolicy jeszcze. O, mamy mecha. Cudownie. Konta przemytu piezo, zhakuj. Rafinowany pierwiastek 0, otwórz. Tutaj nie ma nikogo, są zwykłe mechy. Mają też ciężkiego mecha, no proszę. Więc tak, otwórzmy to. Mamy 500 do pierwiastka 0. I to po fragmenty kodu znajdziesz zaznaczone fragmenty, bla 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 bla. Może być. Może być. No i na razie nie może być, bo nigdzie nie ma tego, co chcę.
Okej. A, już wiemy, jak to działa. Jeżeli się wyrobimy w określonym czasie, to mamy możliwość dojścia. Obejrzyj identyfikację swój obcy. Obejdź, Jezus Maria. Obejdź identyfikację swój obcy. Możemy skakować teraz robota bojowego i sprawić, żeby zaczął atakować swoich. Przekonfigurowano parametry celownicze. Doskonale. W takim razie teraz ciężkim. No, raczej. Zostawiliśmy pułapkę. I jeszcze pozostaje nam śmigłowiec Taraka, który wypadałoby osłabić. Okej, okay, Garn, tam jest kolejny. Chyba przywódca krwawej hordy. To nie miejsce dla wolnostrzelców. Kim jesteście? Ty jesteś dowódcą krwawej hordy? Nazywam się Garn. Wystarczy. Muszę to tkwić, dopóki wy, wolni strzelcy, nie skończycie się bawić w wojnę. Pytaj i zjeżdżam. Okej, plan ataku. Kiedy atakuje krwawa horda? Cholerny Tarak każe nam czekać. Nienawidzę czekania, ale mówi, że słońca mają plan i nie chcą, żebyśmy plątali się im pod nogami. Mamy czekać, aż zaćmienie wyśle mechy. Przekonamy się. Chwała horda. Co robi krwawa? Na tej cholernej stacji to my odwalamy brudną robotę. Jeśli potrzebujesz ochrony albo chcesz się kogoś pozbyć, przyjdź do nas. Krwawa horda jest wszędzie na Omece. Wszyscy nas kochają i wszyscy nas nienawidzą. Zwłaszcza Archanioł. Podejrzewam, że Archanioł cię tylko nienawidzi. To spięty pan. Nie obchodzi mnie jego zdanie. Ale tracę przez niego ludzi i utrudnia mi robotę. To ja go dzisiaj rozwalę. Zobaczysz. Tylko ja walczyłem z nim sam na sam. Okej. Okay. Typowy przedstawiciel jego gatunku, Archanioł. Co wiesz o Archaniele? Jest wkurzający. To Turianie. Trochę gorzej od ciebie. Jest odważny. Dopóki się nie zorientuje, że trafił na godnego przeciwnika. Naprawdę? To brzmi, jakbyś miał z nim osobiste porachunki. Raz próbował mnie rozwalić. Zaczekał, aż będę sam. To była najdłuższa walka w moim życiu. Ale broniłem się aż do przybycia moich ludzi. Później już nie był taki twardy. Goniliśmy go przez pół Omegi. Prawie go dopadliśmy, ale skurczybykowi udało się wypchnąć. Okej, okay, dość tych pogróżek. Najwyższa. Podanie naukowe. Mamy jeszcze jednego, brakuje, więc z Tarakiem porozmawiamy i powinno być dobrze. Widzę, że krwawa horda składa się głównie z worczów. Nic tutaj nie ma, więc prawdopodobnie będzie to mięso armatnie, taka prymitywna armia. Tam byliśmy, teraz tędy. No. Widzę, że nieźle sobie radzą worcz. Czy chyba zabił jednego worcza, czy w ogóle gdzie jest ciało? Rachunki oszczędnościowe, bezpieczeństwo z haku. I tutaj może coś ciekawego znajdziemy? Nie. Spróbujemy. Mamy dopasować. Tak, ten. Ten. I ten. Świetnie. 6000 aż. Nice. Dobra, idziemy dalej. Nie jestem pewien, czy będą chcieli nas atakować teraz. Tu możemy skakować, a tam jest chyba śmigłowiec. Spróbujmy najpierw tutaj. Mamy też ten bonus do czasu hakowania. Okej, okay, co mamy dzięki temu tutaj? No i proszę, proszę. Dostawa broni błękitnych słońc. Siła rażenia pistoletu maszynowego została zwiększona, fantastycznie. Dokumentacja transportu broni błękitnych słońc wejść. 4000 kredytów dzięki temu. I jeszcze mamy ogniwa, amunicja do broni ciężkiej plus 3, fantastycznie. I stacja medyczna, kolejne 100 kredytów, fantastycznie.
Doskonale. No to w takim razie idziemy teraz w stronę śmigłowca. Tam może się jeszcze uda go zhakować. Jeszcze tam... Wolny strzelec rozmawia. Jeszcze nie. Na razie pójdziemy tędy. Asystent Katki. Znowu Sable. Żeby się dostać do śmigłowca, musimy raczej pozbyć się tych strażników. Katka. Kto? Sorkin. Poznaliście go, jak was tu przywieźli. Zameldował mi, że idziecie. Odstajecie od reszty wolnych strzelców. Tak czy siak. Oddział infiltracyjny zaraz da sygnał. Archanioł obudzi się z ręką w nocniku. Masz jakieś pytania? To może być ostatnia okazja. Spróbujmy. Śmigłowiec. Będziesz nas osłaniał ze śmigłowca. Tylko tarak nim lata. Poza tym nie jest jeszcze gotowy. Cukim syn Archanioł nieźle go poobijał ostatnim razem. Jeszcze parę poprawek i będzie jak spod igły. Okej, okay, jesteś mechanikiem? Przygotowujesz atak i naprawiasz śmigłowce. Jestem w oddziale infiltracyjnym. Nasza drużyna korzysta ze wsparcia śmigłowca. Ja zostaję na tyłach. Organizuję wolnych strzelców i utrzymuję śmigłowiec w gotowości. Okej, okay, plan ataku? Mamy przeskoczyć przez mur i ruszyć na budynek Archanioła. I nie dajcie się za szybko zabić. Trupy są kiepską dywersją. Nie musicie dotrzeć na drugą stronę. Rzecz w tym, żeby Archanioł nie spuszczał oka z mostu. Oddział infiltracyjny zajmie się resztą. Sam oddział infiltracyjny jeszcze raz zapytamy. Jak oddział infiltracyjny dobierze się do Archanioła? Mają dwa wyjścia. Osaczą go i wykończą skurczyka twarzą w twarz. A jeśli tak się nie da, mają materiały wybuchowe. Potrzebują tylko czasu, żeby je podłożyć. I most. Jedyna droga prowadzi przez most? Dopóki nie naprawimy śmigłowca, albo saperzy nie dokończą tunelu. Słuchaj, mamy plan. Nie potrzebujemy twoich świetnych pomysłów. Zrób swoje, odbierz kredyty i zjeżdżaj do domu. No i doskonale. W takim razie dowiedzieliśmy się dużo na temat planu ataku. To może pomóc nam w dywersji ewentualnej, jeżeli dotrzemy już do Garusa. Ty też idziesz? Ty poprowadzisz atak? Tarak nie płaci mi, żebym walczył. Ja tylko planuję ataki i naprawiam ten cholerny śmigłowiec. Wy, wolni strzelcy, macie przywilej. Przyjąłem. Oddział brawo, naprzód! Znaczy, że muszę się śpieszyć. Musi być kompletnie sprawny, zanim Tarak zechce znowu z niego skorzystać. Co ty nie powiesz? Przemęczasz się. Ciekawe, czego zabiliśmy, czy też nie. Ten młody prawdopodobnie zginie. Niewiele czasu. Więc musimy się śpieszyć. No właśnie. Chodźcie, zrobimy im niespodziankę. Doładujcie broń! Dobra. Teraz pytanie. A jeszcze przepraszam bardzo. Chciałbym włączyć amunicję zapalającą i na swojej broni... Każdej broni w zasadzie. Ty masz strzelbę. Czy ja mam w ogóle amunicję zapalającą? Chyba nie mam. Poczekajcie, chciałem to zobaczyć. Drużyna. Nasza postać. O właśnie, nie mam amunicji zapalającej. No to będzie problem. To nie, to wyłącz proszę to. Strzelamy zwykłą amunicją. Doskonale. I jeszcze jedna rzecz. Zmienimy sobie broń na strzelbę.
Jakoś wiecie co, łatwiej mi się korzysta z tego trybu jednak posługiwania się orężem. Zobaczmy. Nic nie ma. Bierzemy ogniwa. Oznaki życia Archanioła. Będziemy się musieli troszeczkę sprężać. Tu jest apteczka, nie jest nam na razie potrzebna, ale możemy zabrać kredyty. Oznaki życia Archanioła jeszcze nie spadają. To jest apteczka kolejna. Nie wiem, czy powinienem je teraz otwierać, czy też nie, ale wolę sobie sprawdzić całe pomieszczenie, zanim pójdę na górę. X mody do mnie klucza, skok mocy, skanuj. Siła rażenia technologicznego zwiększona cudownie. I wchodzimy na górę. Myślę, że... Hello. Ta strzelba jest dyskusyjna. Dobra. Ponownie 100 kredytów. I safe w ścianie. 4000 kredytów, pięknie. Dobra, gdzie jest wejście do Archanioła? Zacznijcie na ta mapka. Nie należy ona do najtrudniejszych na początku gry, ale naprawdę będzie trzeba się troszeczkę napocić, żeby Garus przeżył. Archanioł? Myślałem, że nie żyjesz. To ty, Garusie? Co ty tu robisz? No tak, ciebie też dobrze widzieć. Nie spodziewałem się, że cię tu spotkam. Wzajemnie. Tak czy inaczej dobrze widzieć przyjazną twarz. Zabijanie najemników to ciężka praca. Szczególnie w pojedynkę. Czemu Omega? Co robisz na Omedze? Miałem dość biurokracji w Cytadeli. Uznałem, że więcej zdziałam na własną rękę. Przynajmniej nie trudno tu znaleźć przestępców. Wystarczy podnieść broń i strzelić. Postrzeliłeś mnie. A swoją drogą parę razy mnie trafiłeś. Tylko pociskami obezwładniającymi. Do wesela się zagoi. Nie chciałem, żeby najemnicy nabrali podejrzeń. Aha. Rozwaliłem ci tylko tarczę. Gdybym chciał zrobić coś więcej, to bym to zrobił. Poza tym wcale ci się nie śpieszyło. Chciałem, żebyś się ruszył. Najemnicy. Jak udało ci się wkurzyć wszystkie duże grupy najemników w układach Terminusa? Nie było łatwo. Musiałem się napracować. Nie mogę uwierzyć, że połączyli siły do walki ze mną. Muszą mnie nienawidzić. Archanioł? Od kiedy nazywasz się Archaniołem? Miejscowi tak mnie nazwali. Za dobre uczynki. Nie przeszkadza mi to, ale ty mów mi po prostu... Garus, proszę. Dobra, co teraz? Udało nam się wejść, ale nie wiem, czy równie łatwo będzie się wydostać. Ten most ocalił mi życie. Kiedy ci idioci przez niego przechodzą, mam ich na widelcu, ale w drugą stronę będzie tak samo. Ale to działa w obie strony. Wyrżną nas, jeśli spróbujemy się nim wydostać. Mamy tu siedzieć i czekać, aż nas załatwią? Nie jest aż tak źle. Dotąd ich tu odpierałem. A z waszą trójką... Sugeruję, żebyśmy utrzymali to stanowisko, zaczekali na lukę w ich obronie i spróbowali szczęścia. Zawsze to jakiś plan. Dokopmy im. I tak nie lubię się skradać. Czas upuścić najemnikom krwi. Miło widzieć, że się nie zmieniłem. Co oni kombinują? Wiedzą już, że ich oddział infiltracyjny dostał w kość. Spójrz. Zwiadowcy. To zaćmienie. To więcej niż zwiad, ale jest o jednego mniej. Racja. Przygotujmy się. Nie zauważyłem praktycznie tego stanowiska strzału. Ale w ostatniej chwili. Rób, co potrafisz najlepiej. Jak za dawnych czasów, Shepard.
Świetnie. Wiecie co? Teraz w sumie weźmiemy sobie broń ciężką i trochę z niej postrzelamy. Doskonale. Mamy jeszcze dwa strzały. No i kolejni biegną. Przy okazji... Może posprawdzamy, jak działa snajperka. Doskonale. Nie. O, jeden się przedostał. Sądzę, że bez najmniejszego problemu rozwali mnie wszystkich, jak się dostaną do środka. Okej, nie trafiłem. Zaraz. Pięknie. Boże, jakie czułe to jest w tym trybie. Okej, kolejny dead. I ostatni strzał. Doskonale. Przy okazji zmienimy sobie teraz na karabin. Boli mnie aktualnie fakt, że nie jesteśmy w stanie strzelać pociskami zapalającymi. Tak powinniśmy sobie poradzić bez najmniejszego problemu z nimi wszystkimi. Doskonale. Jeden wlazł do nas. Już tu przelazł, czy jeszcze nie? Okej, kolejni biegną. Dostać rakietą przy takim stanie zdrowia. Wow, prawie ją oberwaliśmy. Świetnie. Teraz przydałaby się powiem wam amunicja. Troszeczkę. Niszczy mi pancerz, ale my jesteśmy szybsi od niego. Dobra, wracamy. Teraz powinna być chyba walka ze śmigłowcem. Jeśli coś ma być zrobione porządnie. Dobra, ciekawe co powiesz na to, Archaniele. Jazda! Aktywny! Wysłali ciężkie mechy. Problem powinien rozwiązać się sam. Idealnie. Przy okazji chyba też możemy niego troszeczkę postrzelać. Wszyscy będziemy strzelać. Bo ten mech powinien atakować każdego. Bardzo ładnie. Ale żeby nie było tak za łatwe, to też pomożemy im troszeczkę zdjąć mu pancerz chociaż. Żeby można było łatwo go pokonać. Przy okazji, ty tutaj. Zajmuję pozycję! Ty tutaj. Chowam się! Nie co, poradzicie sobie z nim? Albo... Wybuchnie! Rusza! Gdzie ty tam jesteś w ogóle? Świetnie, został pokonany. A my sobie jeszcze zmienimy na snajperkę w takim razie. Mamy kilka strzałów. Doskonale. Jeszcze jeden. Wypatrzony rozwal. I to jest Jarod. Dobra. Czy się uda go zabić?
Ja, nie udało się. Dobra, wlezie tutaj. Trzeba będzie to zrobić inaczej. Weź, karabin bojowy Windykator, nawet nie zauważyłem. Kiedy karabin bojowy M15 Windykator jest tej broni, mogą teraz skorzystać wszyscy członkowie oddziału. Doskonale. Właśnie. Windykator ma chyba troszeczkę mniej naboi. Ale za to strzela celniejszymi seriami. Wiecie co? I tutaj też podziękuję wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku, bo ten się zrobi bardzo długi już. Do zobaczenia, hej, pa, pa.